trzy zasady wiary chrześcijańskiej to cuda, proroctwa i pryncypia. Zaratusztra miał dokonywać cudów. Pan Graves pisze o królu Gustafie, na którego prośbę Zoroaster miał sprawić, że wyrośnie takie drzewo, na które nikt nie da rady się wspiąć. Nie znajdzie się taka długa lina. Szukałam tej opowieści i znaleźć nie mogłam, ale za to trafiłam na artykuły mówiące, że historie o cudach proroka Zaratusztry zostały spisane dopiero w późniejszych wiekach. I to już po Chrystusie. Mówi o tym nawet Encyklopedia Iranika. Napisane jest, że można powiedzieć, że nie ma w Iranie hagiografii, jak w chrześcijaństwie czy islamie. Chociaż Zaratusztra może być uznany za świętego, legendy o jego życiu i cudach pochodzą prawdopodobnie z późniejszego okresu. Nie można ich porównać do cudów dokonywanych przez Jezusa i jego uczniów, czy do chrześcijan umęczonych za Sasanidów. Wynalezienie cudów w mazdaizmie może być wynikiem rywalizacji z innymi religiami pod koniec panowania Sasanidów. Cel to prawdopodobnie pokazanie świętości i sławy założyciela zoroastryzmu. Takie hagiograficzne tradycje z pewnością nie przetrwałyby więcej niż 1000 lat. Dalej szukałam informacji na temat cudów dokonywanych przez Zaratusztrę i są podania. Jego narodziny to był jeden wielki cud. Nie płakał, tylko się uśmiechał. Źli i niegodziwi ludzie z jego wsi bali się, że położy kres ich złu. I Dorasrun, zły wódz, wrzucał małego Zaratusztrę do ognia, ale ogień nie przypalał dziecka. Zostawił go na ścieżce, gdzie chodziło bydło, ale znowu siły wyższe ratowały chłopca i nigdy krzywda mu się nie działa. Dwóch złych magów przyszło do Zaratusztry, gdy ten miał 13 lat i podali mu truciznę jako lekarstwo. I tym razem uratowały go niebiosa. Jest to opisane w Pahlavi Denkart. Link do strony, gdzie pokrótce opisane są jego cuda, zamieszczam w źródłach. Z zapisem cuda związane z życiem Zaratusztry. Zaraz po nim znajduje się link do Pahlavi Denkart, czyli do kompendium wierzeń i zwyczajów zoroastryjskich z X wieku. Ogólnie podania o cudach mających miejsce w życiu proroka są, ale pochodzą z późniejszego okresu. Chociaż wszyscy słyszeliśmy o Jezusie zamieniającym wodę w wino, wspomina o tym sam autor, dodając, że Bakus, inaczej Dionizos, też tak robił. Rzeczywiście znalazłam wzmiankę o tym, że na greckiej wyspie Andros, z czego ta wyspa teraz słynie, znajdują się źródła, nazywane źródłami Dionizosa, z których tryskało wino w dzień jego święta. Opisał to sam Pliniusz w swojej Historii Naturalnej. Fragment zamieszczam na ekranie, link do książki w źródłach. Według Mucianus jest fontanna na Andros, poświęcona Liber Pater. To po łacinie Dionizos został utożsamiony z Liber Paterem, z której płynie wino w ciągu 7 dni corocznego święta tego boga. Jego smak podobny staje się do wody, kiedy nie jest na widoku świątyni. Dowód na prawdziwość tych cudów, zarówno pogańskich, jak i chrześcijańskich, według autora, to po prostu relacja pisarzy. Porównując je jednak, można dostrzec, że te pogańskie są lepiej potwierdzone dzięki zachowanym miejscom ich pamięci. Już sam Asklepios, grecki bóg medycyny, wskrzeszał ludzi. Rzeczywiście można znaleźć o tym wzmiankę w wielu dziełach. Ja podam Aeschylosa i jego dzieło Agamemnon, link w źródłach, pochodzące z V wieku przed naszą erą, który wspomina wskrzeszającego Asklepiosa. Ludzka krew, kiedy spadnie na ziemię w wyniku morderstwa, kto przywrócił magicznym zaklęciem? Nawet ten, który posiadł umiejętność wskrzeszania zmarłych. Czy Zeus nie doprowadził do jego końca dla ostrzeżenia? Ten, czyli po angielsku he, to właśnie Asklepios. Sama Biblia mówi, że pogańskie narody też dokonywały cudów. 7 rozdział Księgi Wyjścia opowiadał Mojżeszu rzucającym laskę zamieniającą się w węża przed Faraonem. Faraon wówczas kazał przywołać mędrców i czarowników, a wróżbici egipscy uczynili to samo dzięki swej tajemnej wiedzy. I rzucił każdy z nich laskę i zamieniły się w węże. Jednak laska Aarona połknęła ich laski. Zresztą, jeśli chodzi o Jezusa Chrystusa, to on nie przypisywał sobie dokonanych cudów, tylko Ojcu. Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Sam Piotr potwierdził to w Dziejach Apostolskich. Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie. Jezus był tylko i wyłącznie narzędziem do dokonywania tych cudów. Autor nie uważa cudów Jezusa na podstawie wersetów już wymienionych za świadectwo jego boskości i tak jak magowie, ludzie i diabły też tak umieli. Jezusowi nie zawsze udawało się swoimi cudami zapewnić innych o swojej boskości. Widocznie jego cuda nie były tak spektakularne jak cuda dokonywane w tamtych czasach. Do tego dokonywał ich najczęściej prywatnie. Potem przybyli do Betsajdy. Tam przyprowadzili mu niewidomego i poprosili, żeby się go dotknął.
On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: czy widzisz co? A gdy przejrzał, powiedział: widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy i przejrzał on zupełnie i został uzdrowiony. Wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Jezus odesłał go do domu ze słowami: tylko do wsi nie wstępuj. Gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: ulituj się nad nami, synu Dawida. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do niego, a Jezus ich zapytał: wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli mu: tak, Panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: według wiary waszej niech wam się stanie. I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie. Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o nim po całej tamtejszej okolicy. Jak ludzie mieli się dowiedzieć o Jezusie, jeśli ten kazał im milczeć? Nie ma też innych świadectw cudów dokonywanych przez Jezusa. No nie byłabym sobą, gdybym nie sprawdziła, czy rzeczywiście nie ma innych świadectw. Na stronie Ryan Leisure znajdujemy poświęcony temu tematowi artykuł. Babiloński Talmud wspomina Jeszu, a wiemy, że Jezus to tak naprawdę Jeszua. W przeddzień Paschy Jeszu został powieszony. 40 dni przed egzekucją zwiastun przyszedł i płakał. Zostanie ukamienowany, bo uprawiał czarostwo. I kusił Izraela do apostazji. Kto może powiedzieć coś na jego korzyść, niech wyjdzie i prosi w jego imieniu. Jako że nic nie zostało przedstawione na jego korzyść, został powieszony w przeddzień Paschy. Wyraźnie widać negatywny stosunek Żydów do Jezusa, którzy uznali jednak, że Jezus czynił cuda. Józef Flawiusz też wspominał Jezusa. W tym czasie pojawił się Jezus, mądry człowiek, ponieważ był wykonawcą zaskakujących rzeczy, nauczycielem ludzi, którzy z przyjemnością otrzymują prawdę. Wielu Żydów podążało za nim i wielu z tych greckiego pochodzenia. No cóż, pochodzi to z Testimonium Flawianum, które wielu z nas zna jako prawdopodobnie fałszerstwo. Toldot Jeszu, który ma już słowo Jeszu, Jezus w nazwie, to żydowski tekst opowiadający o życiu Jezusa. Jeśli wpisać go w Google, to możemy przeczytać, że jest to prześmiewczy tekst. Przyprowadzili kulawego do Jezusa, który nigdy nie chodził. Jeszu wymówił nad nim literę niewymownego imienia i kulawy został uleczony. Następnie był czczony jako Mesjasz, Syn Najwyższego. Według autora artykułu, nawet jeśli autorzy tekstu byli przeciwko Jezusowi, wciąż uznawali jego umiejętności. Grecki filozof Celsus był przeciwnikiem chrześcijaństwa. Jego rozprawa Prawdziwe Słowo zaginęła, jednak znamy jej treść dzięki odpowiedzi Orygenesa w pracy przeciw Celsusowi. W artykule czytamy, że Celsus reprezentuje Żyda spierającego się z Jezusem. Oskarża go o zmyślenie narodzenia z dziewicy, która była prząśniczką skazaną przez swojego męża za cudzołóstwo. Po odprawieniu jej przez męża błądziła przez pewien czas i urodziła Jezusa, nieślubne dziecko, który najął się jako sługa w Egipcie, gdzie zdobył magiczne moce, wrócił do swojego kraju i ogłosił się tam Bogiem. Te przykłady nie prezentują Jezusa w najlepszym świetle, ale wspominają o jego, powiedzmy, nadprzyrodzonych zdolnościach. Sam autor uważa, że Jezusa można po prostu zaliczyć do innych półbogów starożytności. Fakt, że ewangelickie biografie Jezusa zostały spisane długo po jego śmierci, nie służą nam pomocą. Te historie zawarte zostały w historii Jezusa bez uprzedniego ich kwestionowania. Ja tak od siebie dodam, że nawet dzisiaj wielu ludzi nie kwestionuje biografii Jezusa z Ewangelii, tylko akceptuje te historie na podstawie: tak było, bo tak zostało spisane. A alternatywne historie o Jezusie, że był po prostu magiem i ponoć nawet synem Marii i rzymskiego żołnierza Pantery, raczej lądują w koszu pod nazwą herezja. Wszystko dlatego, że od dziecka mamy tak wkładane do głowy. Pan Grace pisze, że nawet autorzy Ewangelii nie byli świadkami naocznymi, a na potwierdzenie przytacza słowa D.R. Lardnera, że Ewangelie były spisywane tak: Mateusz 62 rok naszej ery, Marek 64 rok naszej ery, Łukasz 63 albo 64 naszej ery i Jan 68 naszej ery. Lardner to, pan Grace pewnie ma na myśli angielskiego teologa Nathaniela Lardnera. Ja akurat na stronie racjonalista.pl, na marginesie polecam bardzo ich kanał na YouTubie, znalazłam informację, że przyjmuje się, że Ewangelie powstały między 70 a 90 rokiem naszej ery, ale te ramy czasowe i tak się ze sobą zbiegają. Zresztą artykuł na stronie racjonalista.pl wykazuje, że Ewangelie pochodzą z drugiego, a nie pierwszego roku naszej ery. Tak czy siak, ewangeliści nie są świadkami naocznymi.
Pan Graves dalej pisze, że sam fakt tego, że ewangeliści spisali relacje z życia Jezusa po jego śmierci i trochę czasu od tego upłynęło, dowodzi, że gdzieś coś upiększyli, jakiejś sytuacji nadali cudowny charakter i tak dalej. I rzeczywiście musimy mieć to na uwadze. Ja od siebie po raz kolejny dodam, że nawet ludzie z naszego życia, znajomi, przyjaciele, bardzo często jak opowiadają historię, to najczęściej coś od siebie dodają albo mylą miejsca i czas wydarzeń. Moja babcia na przykład raz powiedziała, on jak nie usłyszy, to sobie dopowie. No i tak bardzo często się dzieje. O tym autor książki, na której się opieram, Kersey Graves, pisze, że jak człowiek w czasach Jezusa posiadał umysł przyciągający ludzi, to historia tego człowieka jest później przekazywana ustnie. I w tym długim procesie pewne wydarzenia z jego życia są rozdmuchiwane do niebotycznych rozmiarów. Pan Graves przywołuje proroków Starego Testamentu jako prototyp Jezusa. Tylko Jezus, powiem to kolokwialnie, ich przebija. Sam Mojżesz w 18 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa mówi: Pan Bóg Twój wzbudzi Ci proroka spośród braci Twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Mojżesz to według pana Gravesa prototyp Jezusa, tak samo jak prorok Eliasz. Prorok Eliasz przywrócił syna wdowy do życia. Wówczas powiedziała ona Eliaszowi: Czego ty, mężu Boży, chcesz ode mnie? Czy po to przyszedłeś do mnie, aby mi przypomnieć moją winę i przyprawić o śmierć mego syna? Na to Eliasz jej odpowiedział: Daj mi twego syna. Następnie, wziąwszy go z jej łona, zaniósł go do górnej izby, gdzie sam mieszkał, i położył go na swoim łóżku. Potem, wzywając Pana, rzekł: O Panie Boże mój, czy nawet na wdowę, u której zamieszkałem, sprowadzasz nieszczęście, dopuszczając śmierć jej syna? Później trzykrotnie rozciągnął się nad dzieckiem i znów, wzywając Pana, rzekł: O Panie Boże mój, błagam Cię, niech dusza tego dziecka wróci do niego. Pan zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego, a ono ożyło. Wówczas Eliasz wziął dziecko i zaniósł z górnej izby tego domu i zaraz oddał je matce. Następnie Eliasz rzekł: Patrz, syn twój żyje. A wtedy ta kobieta powiedziała do Eliasza: Teraz już wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym i słowo Pańskie w twych ustach jest prawdą. Jezus Łazarza akurat wskrzesił po 4 dniach. Opisał to ewangelista Jan w 11 rozdziale. Elizeuszowi udało się wykarmić lud małą ilością jedzenia. Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu chleb z pierwocin, 20 chlebów jęczmiennych i świeżego zboża w worku. On zaś rozkazał: Podaj ludziom i niech jedzą. Lecz sługa jego odrzekł: Jakże to rozdzielę między 100 ludzi? A on odpowiedział: Podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan. Nasycą się i pozostawił resztki. Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki, według słowa Pańskiego. Jezus za to jedzenie rozmnażał. Jezus więc wziął chleby i, odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym, podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili 12 koszów. Jezus miał zostać zabity na rozkaz Heroda, a Mojżesz na rozkaz Faraona. Dla pana Gravesa jest to oznaka tego, że cuda dokonywane przez Jezusa to odtworzenie starotestamentowych cudów. Tylko że nowotestamentowy prorok się wyróżnia i wychodzi zwycięsko w każdym przypadku, dlatego uważa się go za Boga. Starotestamentowym prorokom towarzyszył Bóg w ich cudownych poczynaniach. Jezus jako Bóg czynił jeszcze lepsze cuda, dlatego ich przewyższał. Dorzucę jeszcze to, że Jezus rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem. Po 6 dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło, a oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Także autor zwraca uwagę na proroctwa zawarte w 2 rozdziałach Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Józef rozmyślał nad oddaleniem swojej ciężarnej żony, anioł pański mu się ukazał, mówiąc, że dziecko jest z Ducha Świętego. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Arcykapłani i uczeni odpowiedzieli Herodowi, że według proroka król żydowski ma narodzić się w Betlejem. Anioł pański kazał też Józefowi wziąć dziecko i Maryję do Egiptu, bo Herod będzie chciał je zgładzić. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: Z Egiptu wezwałem syna mego. Gdy Herod zorientował się, że mędrcy go zawiedli, wpadł w gniew i kazał pozabijać chłopców w wieku do lat 2.
Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza. Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma. Józef po śmierci Heroda udał się do Izraela, do Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo proroków. Nazwany będzie Nazarejczykiem. Dla pana Gravesa oznacza to, że pewne fragmenty z biografii Jezusa zostały wymyślone tak, by pasowały do mesjańskich proroctw. Może gdybyśmy mieli księgę Jehu albo inne zaginione księgi Starego Testamentu, znaleźlibyśmy tam proroctwa dla każdego nowotestamentowego cudu. Ewangeliści spisywali Ewangelię, kiedy naucznych świadków już nie było. Dla pana Gravesa kopiowanie niesamowitych rzeczy dokonywanych przez Jezusa od starszych pogańskich tradycji jest bardziej prawdopodobne. Mówi się wierzącym, że mają uważać Ewangelię w całości za prawdziwe, nic nie odrzucać. Ktokolwiek zna się na greckiej historii, nie dyskutuje, że Aleksander Wielki urodził się w Macedonii i założył miasto w Egipcie na swoją cześć. Ale kto uwierzy w to, że zatrzymał słońce i nie miał ludzkiego ojca? Że Bóg umożliwia cuda, czyni go nieidealnym, gdyż jego prawa natury są wadliwe. Że przez przypadek pozostawił pewien stan wyjątkowy, zaniedbany i musi, że tak to ujmę, zatkać tę dziurę potęgą swojej mocy. A jeśli prawa jego natury były i są idealne, to działanie cudu zakłóciłoby je i uczyniło nieidealnymi. Jeśli pierwotnie są nieidealne, to Bóg sam też musi być nieidealny. Czyli Boga nie ma. Taki Bóg, cudotwórca, naruszający i zawieszający swoje własne prawa, byłby infantylny i krótkowzroczny. Tylko ignoranci, według pana Gravesa, adorowaliby i podziwiali takiego Boga. Proroctwa, zaraz po cudach, tworzą filary wiary. Pan Graves zwraca uwagę na starotestamentowe proroctwa dotyczące Damaszku i Tyru. Damaszek istnieje do dzisiaj, jest stolicą Syrii. Prorok Izajasz w 17 rozdziale ogłosił wyrok na to miasto. Wyrok na Damaszek. Oto Damaszek przestanie być miastem. Stanie się stosem gruzów. Na zawsze opuszczone jego miasta. Będą pastwiskiem dla trzód, które się tam pokładą. I nikt ich nie spłoszy. Prorok Jeremiasz przewidział pożar miasta. O Damaszku wstydem napełniły się Hamat i Arpad, bo usłyszały niepomyślną wieść. Są one wzburzone jak morze, pełne trwogi, nie mogą się opanować. Damaszek jest bezsilny, gotowy do ucieczki. Opanował go popłoch, lęk i bóle go ogarniają, niby rodzącą kobietę. Jak bardzo jest opuszczone sławne miasto, miasto pełne wesela. I tak jego młodzieńcy polegną na ulicach. I wyginą tego dnia wszyscy jego wojownicy. Wyrocznia Pana zastępów. Wzniecę pożar na murach Damaszku, by pochłonął pałace Ben-Hadada. Damaszek uważa się za jedno z najstarszych, nieprzerwanie zamieszkałych miast na świecie, więc przepowiednia się nie spełniła. 26 rozdział Księgi Ezechiela mówi, że Tyr zostanie zburzony. Roku 11, pierwszego dnia miesiąca, Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, ponieważ Tyr mówił Jerozolimie. Ha, oto rozbita została brama ludów. Powraca do mnie, ja będę bogaty, ona pustynią. Dlatego tak mówi Pan Bóg. Oto ja jestem przeciwko Tobie, Tyrze. Sprawia, że wyjdą przeciw Tobie liczne narody. Nadpłyną falami jak morze, zburzą mury Tyru i wywrócą jego wieże. Wymiotę z niego jego proch i uczynię z niego nagą skałę. Stanie się pośrodku morza, miejscem suszenia sieci, ponieważ ja powiedziałem wyrocznie Pana Boga. Stanie się on łupem narodów. Tyr jednak nadal istnieje i nazywa się Sur. Położony jest w Libanie. Izajasz w 13 rozdziale pisze, że Babilon nie zostanie już nigdy zamieszkany. Nie będzie nigdy więcej zamieszkany, ani zaludniony z pokolenia w pokolenie. Nie rozbije tam Arab namiotu, ani pasterze nie staną na postój. Nie do końca, bo w pobliżu ruin miasta Babilon, w dzisiejszym Iraku jest miasto Al-Hila. Na zakończenie trzeba wspomnieć o moralności, przecież Jezus... Strażnicy odpowiedzieli, nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. Psadar, perska książka o zoroastryzmie, mówi, wybacz swoim wrogom, ale nie tylko to, odwzajemnij ich złe uczynki dobrocią. Napełnij radością tych, którzy ci jej nie dają i pocałuj uniesioną rękę gotową do zabicia. Czyli kochanie wrogów nie jest tylko i wyłącznie domeną chrześcijańską. Sam Konfucjusz nawoływał do wybaczenia swoim wrogom i kochania bliźniego swego jak siebie samego. Sokrates nie pochwalał odpłacania się za zrobioną krzywdę. Jak widać, chrześcijaństwo nie jest oryginalne, skądś czerpało swoje korzenie. Dziękuję za poświęcony czas i do następnego.